Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Daily United nadal trwa, no i tradycyjnie widzimy się o godzinie 10, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj paczuszki z ikoną, także coś tam się działo, zresztą sami zobaczycie. No i dzisiaj też o 19 otwieramy nieco lepsze paczki, bo już te ikony Prime, także wbijajcie dzisiaj na live'a. Po paczkach z ikonami też pewnie globalna ofensywa wraca po dłuższej przerwie na live'ie, także będziemy cisnąć konkretnie, także wbijajcie na live'ika, życzę Wam miłego dnia, no i lecimy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Okej, moi drodzy, swapy już tutaj zrobione i to jest pierwsza paczka medium z medium ikoną, pośrednia wersja ikony. No i zobaczmy, co ciekawego nam się tutaj trafi. Liczymy na jakiegoś Hulita, na Garincze, myślę, że coś tego typu karty się tutaj przydadzą. Ale jaka będzie rzeczywistość? Uwaga, zobaczmy. Pierwsza paczka jest Anglia, ale medium LS? Medium LS z Anglii? LS? Co? Burns 87, ok, statystyki jak najbardziej spoczko. Myślę, że da radę, tylko problemem jest tutaj, że on na LS-ie ma niewymiennego manę. Chyba, że go da na PS-a, coś trzeba będzie kombinować. No i ten Burns, no, warty tak 250 tysięcy, no. Niby staty fajne, ale czekajcie, 4-4. No nie wiem. Mogło być lepiej na pewno, mogło być lepiej. No ale tym Burnsem zaczynamy. No i moi drodzy, kolejna paczka z ikoną. No i zobaczymy, co tym razem trafimy. Okidoki, 18 swapów poświęconych. I czy warto było? Zadają sobie pytania eksperci. To już mało istotne, moi drodzy. Otwieramy kolejna paczka z ikoną. No i co tym razem się trafi? Uwaga, uwaga. Czy tu będzie jakiś boom, proszę Państwa? Zobaczmy, jaka będzie przede wszystkim narodowość. Jest Ukraina! A to oznacza jedno. Damian Kornienko. Ikona. Znaczy Andrzej Szewczynko. No średnio. Średnio bym powiedział. Niestety. Myślę, że Andrzej... No nie. No choćbym chciał tutaj powiedzieć cokolwiek dobrego, to mogę tylko przeprosić. Bo Andrzej Szewczenko, no to jest fatalny traf niestety. Kolejna paczka ze średnią ikoną, no i co tym razem? Czy będzie faktycznie ta Brazylia, którą tutaj wołamy po ostatnim trafie? No to musi być coś lepszego, uwaga, Niemiec, Lothar Matthäus może? Nie Miroslav, błagam, żeby to nie był, ale to musi być Miroslav Klose 89. Ajajajajaj, no i co z takim Miroslavem Klose możemy zrobić? Ach, on nawet nie ma 4 gwiazdek sztuczek, wartość 200 tysięcy, karta totalnie bezużyteczna. Moi drodzy, kolejna paczka z ikoną, medium. Czy tym razem będzie coś ciekawego? Przekonajmy się. Brazylia, Francja, Holandia, myślę, że tego będziemy szukać. Ale gdzie teraz nas FIFA zabierze? Jest Portugalia, Eusebio. To chyba nie będzie. Jezus Maria, śpo, Deco, nie! Dlaczego? Dlaczego Deco? Jest to lepiej niż Szewczenko w sumie, bo jak do środka pola. Natomiast... no nie wiem. W sumie... na środek pomocy może da radę. Na środek pomocy może da radę. Ile ten Deco jest warty? O Jezus Maria. Okej, moi drodzy, i kolejna paczka z ikoną. Co tym razem wyleci? Nie ukrywam, w poszukiwaniach będzie to na pewno jakiś Maldini albo Hulit Medium, ale czy tak faktycznie się stanie? Przekonajmy się, uwaga! Okej, to może być! To może być! Didier Drogba 89! Okej, na początku trochę się przeraziłem, ale potem uświadomiłem sobie, że to musi być tylko i wyłącznie Didier Drogba. 89 overall. No coś pięknego, Didier Drogba warty w okolicach 700 tysięcy, więc piękna historia, witamy serdecznie. Nie, nagrywałem, dobra, teraz nagrywam, kolejna paczka z ikoną leci. No i zobaczmy, co tym razem nam się tutaj trafi. No poprzedni traf wyśmienity, a teraz Hiszpania, SN. To będzie Raul, ale ten medium, okej. To już jest karta, którą można... pograć jak najbardziej, tylko że ten Raul był chyba dostępny za jakieś 14-12 swapów, może coś takiego. No i dostajemy go w tej paczce.
tego Raula. No na pewno mogło być lepiej, ale taki Raul to już, jak da się mu myśliwego, to nie można narzekać. 400 tysięcy końców warty Raul. Tutaj mam podpowiedź, że ten Raul jest chyba za 10 słapów. No więc strata 8 słapów, bo chyba 8 jest za tą medium ikonę. Także tak to wygląda. No to otwieramy, moi drodzy, kolejna paczka z ikoną. Po prostu zobaczmy, co tutaj ciekawego trafi. Nam się tym razem dużo napastników trafialiśmy w tych poprzednich paczkach. Co będzie tym razem? A przede wszystkim, jaka narodowość to będzie? O nie! Na tym koncie już jest stoiczko. Ale na MC. A teraz jest na LS-ie. O mama, ale statystyki ma kosmiczne ten stoiczko. No karta jest rewelacyjna. Natomiast no będzie pewien problem. Będzie pewien problem, bo mamy w tym momencie dwóch stoiczkowów, baby. Ten w okolicach 700 tysięcy, no ale karta na pewno no jest super, no zobaczmy na statystyki. Jest git, ale będzie trzeba wybrać, którym zagrać. Kolejna paczka z ikoną, no i zobaczymy, kto wzmocni ten składzik. Brazylia poszukiwana. Jest Francja, to może być coś dobrego. CDM oznacza Makelele. Tak jest, Makelele 87. To jest jak najbardziej już dobra karta. Kiedy się trafiło Makelele na PP, to można było narzekać, ale kiedy jest Makelele na SPD, to o nie, nie. Nie narzekamy i tego gracza witamy. Makelele, Klot Makelele 87, jak najbardziej w porządeczku traf. Statystyki już takie, jakie być powinny. High w obronie. No jeszcze jego wartość, pół miliona ponad, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Paczka z ikoną na moim głównym koncie Legendary Angel. Zobaczmy, kto tym razem dołączy do klubu. Na baby ikonie był Johan Cruyff. Kto będzie teraz? Błagam, Brazylia. Brazylia. Nie! Nie! I jeszcze sąsiad wierci. Dwa w jednym. Błagam, Brazylia. No to niezła Brazylia. JJ Okocha. JJ Okocha, proszę Państwa, dołącza teraz do Legendary Angels. Ja wyłączam, moi drodzy, monitor. I leci paczka z ikoną. Po prostu leci paczka z ikoną. Wyłączam też podgląd. No i zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo, czy będzie słynny boom, czy nie będzie słynnego boom. Zadają sobie pytanie eksperci. No ale liczymy, tutaj widzę już Polska, Gattuso, Johan Cruyff. A podejrzewam, że jeszcze nawet nie widać flagi. No ale teraz widzę Niemcy. Jak Niemcy, to Lothar Matthäus może to uratować. Teraz widzę Holandię. Boom, Baggio? Nie no, gdzie Baggio? Niemcy, chyba Niemcy faktycznie. Niemcy i Holandia, dobra, Niemcy i Holandia. Ale teraz jest większe, że Niemcy. Błagam, Lothar Matthäus. Oby to nie był Kloze, oby to był Lothar Matthäus. I ja stawiam na Lothara Matthäusa, bo przewiduję boom. Ale czy faktycznie będzie boom? Czy faktycznie będzie Lothar Matthäus? Zadają sobie pytanie eksperci i to jest Michał Balak. Okej, okay. Michał Balak, medium. To jest karta jak najbardziej acceptable. No taki kreator, 89 Balak, jak najbardziej w środku pola. To będzie, ta karta jest chora. Michał Balak 89, statystyki kosmiczne tej karty. Wartość Balaka 800 tysięcy końców. Więc naprawdę piękna historia, tym bardziej, że do tego składu no wpasuje się perfekcyjnie. Kolejna paczka z ikoną. No tutaj, jeżeli chodzi o ten skład, potrzeba środkowej, pomocnik, i to dobry. Ale czy się pojawi? Zobaczmy. Kolejna paczka z ikoną. Jest Holandia, SP, LS. O, chociaż nie. Ten Overmars jeszcze jest ok. Ten Overmars jeszcze jest ok. Bo ta wersja Baby jest słabiutka. Natomiast ten Overmars 88 kwalifikuje się jeszcze do. O Boże! I teraz, moi drodzy, paczka z ikoną. Medium ikona leci, proszę Państwa. Zobaczmy, co będzie. O mamo, dobra. Jest Argentyna, to może być Maradona. SPO? Nie. Veron? Czy nie? Maradona 95! Matko Boska! Co się dzieje? O mamo! O Boże! Maradona 95! Kiedy
To jest ten moment, kiedy się nikt nie spodziewał i z paczki leci Maradona 95. Nice! Jakie on ma statystyki? To jest karta kosmos! Karta kosmos, autentyczny kosmos. Matko Boska! Diego Armando Maradona! Cóż za statystyki, cóż za karta! O mój Boże, o mój Boże! Czy Maradonie ktoś pomoże? Maradona 2 miliony końców warty! O pierunie, o pierunie! I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, coś się działo na o 19. Będziemy otwierać już paczuszki Prime, więc będzie się działo. Będą emocje, to na pewno. Także wbijajcie, no i trzymajcie się. Na razie!